Paweł, gratulacje. Występ na Suzuki Boxing Night można uznać, powiedzieć, że był udany. Walka wygrana. Kontrolowałeś tak naprawdę całą walkę. Troszkę pod koniec zdawałeś się zaskoczyć. Nie wiem, zmęczenie, jak to było? E, no tak, walka od początku do końca e, pod kontrolą. Czy tam e, na temat zdałem się zaskoczyć, tak? No nie wiem, tam jakimś mocnym czasem mnie nie trafił, nie, 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 gdzieś tam nie, nie. może jakaś obcierka no. była, coś, zaskoczył mnie troszkę, że tak ruszył od trzeciej rundy od początku, ale to wszystko było też na bloki wbierane, gdzieś tam po balansie, nie zrobił mi krzywdy większej. Generalnie duży spokój. Tak, no tak, zimna głowa tutaj była kluczem do, do tej walki, zimna głowa i lewa ręka, no ale mi się wydaje, że też jest taka moja cecha rozpoznawcza, że jednak ja mam tą zimną głowę i cały czas staram się tak na zimno podchodzić. To pomaga. To duży atut jest. Mhm, pomaga, pomaga zdecydowanie. No, miałeś intensywny dość e, boksersko okres, no przygotowania przed e, mistrzostwami w Bułgarii. Mhm. E, Bułgaria, teraz gala Suzuki. E, jak ty fizycznie się teraz czujesz? Chyba jest w porządku, wiadomo. Może mi się przydało tam ze 2-3 dni takiego odpoczynku, ale no co będę gadał? Wyjazdów nie ma, walk nie ma, turniejów nie ma. No, to teraz jak w tym roku jest. Jest tego dużo, jest intensywnie, no to pozostaje mi się tylko cieszyć. Jak, jak, nie ma, to narzekam, że nie ma. Jak jest, no to nie będę narzekał, że jest, no bo po to trenuję i, i po to zapierdzielam, żeby, żeby, żeby jeździć i na obozy, na turnieje, tak? No dobrze, to, to teraz, y, chyba najważniejszy punkt to Wałbrzych i Mistrzostwa Polski. Zdecydowanie tak, to jest teraz cel nadrzędny. Mistrzostwa Polski, 1 pierwszy, grudnia. No także co? Chwilka jakiegoś tam relaksu, może zdjęcie czy dwa, zobaczymy jeszcze. No, I... Kiedyś ta głowa też musi odpocząć, prawda? No, zdecydowanie. No ale już jesteśmy na końcu tak naprawdę. No zobaczymy, może za dwa dni jakieś, ale myślę za Polski nadrzędny cel i na tym się skupiamy, ciężko trenujemy już do samego końca. No, tradycyjnie tutaj Maćka widziałem, pojawił się, bracia zawsze przyjeżdżają na twoje walki. Czujesz to? Czujesz tak, czuję. Czu Słyszałem go, jak mi krzyczał cały czas. Eee, czuję. No to na pewno u pomaga, e, zwłaszcza w jakichś tam cięższych momentach e, walk. To na pewno jest e, fajna rzecz mieć ten znajomy głos na naduchem. Jak e, teraz e, spostrzegasz e, po sukcesie Julki, muszę zapytać, ten boks olimpijski. Coś się zmieniło w myśleniu u ciebie o boksie olimpijskim? Czy, czy dalej jest ciężka praca? No na pewno... Na pewno Julka pokazała, że się da, no, że to nie jest tak, że dla nas Polaków te sukcesy są jakieś zabronione i ktoś nas ciągnie z tyłu i zabiera i mówi nie ty Polaczku nie będziesz miał. Tylko jednak pokazała, że, że ta ciężka praca daje efekty i powiem szczerze, że kurczę jak zdobywała ten medal to czułem dumę, ale czułem też taką sportową złość i zazdrość. No bo wiadomo to jest impreza na samym topie, każdy sportowiec chciałby tam wystąpić jak i ja wiadomo. E, ale no co, no gratulacje, tak, no pokazała, że, że się da i tyle, trzeba ciężko po prostu zapierdzielać. W takim razie dużo zdrówka, mało kontuzji i zapierdzielaj. Dziękuję bardzo, mało kontuzji to się na pewno przyda. Dzięki. Dziękuję bardzo.